Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w kolejnym, już takim troszeczkę luźniejszym. Odpuścimy sobie troszeczkę fabułę, zrobimy misje poboczne i aktualnie znajdujemy się w Carvo Bianco, czyli miejscu, w którym dostaliśmy naszą willę, naszą siedzibę. I to jest nasz dom od dzisiaj. Ale jaj, ale rudera. No to tarata. Major Domus. Wygląda jak talar. Z oddali. Pana. I ma nawet jego... Ej, masz moje okulary. I z polecenia księżnej będę pana Major Domusem w Carvo Bianco. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazeirze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazylii. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Powiedz mi więc o tym miejscu. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Ketwen. Był Katem? Nie, on nie. Ale jego pra-pra-pra-pra-dziadek, owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem. Ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Bokler dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów, niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i te ziemie. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie. Niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bolius. Może zrobimy sobie mały tour de Carvo Bianco? Naturalnie. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Zastanawiam się, czy to będzie dobry pomysł. Oto włości jaśnie pana w całej okazałości. O. Sporo tego. W rzeczy samej. A teraz pokażę jaśnie panu kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. Mam nadzieję, że już miał... Nie. Jesteś zawodowym majordomusem? Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, tak samo dziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Bokler, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomusem. Synie, zwadziałka. Wciągnęła całą rodzinę. Ej, no to naprawdę niezła kobieta, myślę, że jest taka szwardodziołka, nie? I ten zielony dom zajmuje ją. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. Czy ja mogę rozbudowywać to miejsce? To jest dobre.
Ja bym sobie zrobił tego wielkie królestwo, zbiera pieniążki i o to bym pierdolnął beda. Nie rośnie w tej części posiadłości posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. A tutaj pierdolnął bym sobie, kurwa, zjeżdżalnię wodną. W dole przed nami widać winnicę. Rośnie tu szczepka Rwaner. Jeden z najstarszych na świecie. Świetnie starzeje się w beczce. Charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliwek, cynamonu. Cudo! Będę musiał kiedyś spróbować. A to wszystko będzie miało cekiny. Dużo cekinów, żeby pokazywało, jaki to jestem pojebany. Ładna studia. Tak. Już dawno wyschła. W czasach hucznych biesiad urządzanych przez pana Wobiusa napełniano ją winem. Ponoć niegdyś jeden z gości, który bawił u pana Wobiusa po raz pierwszy i nie znał tego zwyczaju, postanowił wskoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dobiegało już końca i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ależ skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemieniła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. Co za pojem? Ja też chciałbym mieć takiego schiza, żeby takie historie wymyślać. Może bym napisał drugą Biblię. No. O. Ale nadal, kurde, ja bym chciał tamtą górę. Wygląda jak palisada, wygląda jak taki grunt. Wygląda jak obice. Żona pana Buliusa, Nina, miała tu ogród. Jakież to było przepiękne. Teraz to wygląda jak kurhany. Teraz jest trochę zapuszczone. Zgadzam się. Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przywrócili mu dawną świetność. Znów posadzili tu zioła i inne rośliny. To możemy przyspieszyć? Nie! A to będzie nasza wiata. Tutaj będą imprezki, tutaj będę dziewki zapraszał. Tu pani Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnabo Bazylii. Swoją drogą? Geralt, ja nie wiem, czemu ty się z niego śmiejesz. W końcu ty też masz, kurde, okularki. I zaraz udowodnimy, że twój kolega Barnaba Bazylii nie wygląda wcale gorzej niż ty. Gdzie są oksy? Gdzie są moje, kurde, paczałki? Chyba one nawet były w tym. Ha, i co? Wyglądam jak ślepiec, ale to też jest śmieszne, to ma też swój charakter. Kurczę. Ja będę musiał na pewno poświęcić sobie troszeczkę czasu na rozgrywkę. Jest to lepsza z chleba, bo gryźć go nie trzeba. Dobre, dobre powiedzenie. O, a ty będziesz kowalem, już widzę, że trenujesz. A najpierw zaczniesz od czegoś prostego, jak, nie wiem, kurde, używanie osetki. A ja bym to zrobił stajnie. Gdyby je trochę przerobić, nadałoby się na stajnie dla płotki. Zajebiście. Ty stary, wpierdalasz bagietę! Dawaj tą bagietę. Daj mi bagietkę, no nie bądź żyła. No daj bagietkę. No daj opierdolić ci bagietę. Tylko pytanie, co z tymi piwnicami teraz? Tu znajdują się piwnice. Za czasów pana Boliusa trzymano tu wino. Jednak baron Rossell składował tu również paliwa. I trupy. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który... Zostawiłem po walce z Bruksą? Dziękuję, Barnabo Bazylii. Doceniam. A.
No dobra, to już chyba koniec naszej wędrówki. I teraz czas na kulminacyjne wejście do środka. Jak pan widzi, fasada jest, jakby to powiedzieć, nieco przybrudzona. Ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. Proszę za mną. No, jesteśmy w środku. Jest, w końcu muszę zajmować się sypialnia. Na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze, jaśnie pan znajdzie zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić tu kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już jaśnie pan wie, jak to wszystko wygląda. Corvo Bianco to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb czasu. Gdyby, proszę wybaczyć śmiałość, gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować... Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno. Wspominałeś, że przydałby się... Och, zdecydowanie. Pytanie... Wyposażenie podwórza, porozmawiamy oczywiście. Wyposażenie podwórza. Skoro mam teraz takie pokaźne podwórze, może dałoby się uczynić je trochę bardziej... Och, tak, tak, koniecznie. Mniemam, że w związku z fachem, jaśnie pana, przydałyby się tu stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy. To tak na dobry początek. Pewnie. Moje pancerze co jakiś czas wymagają renowacji. Tu trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na którym mógłbym to robić. Admirał Rompali zatrudniał niegdyś specjalistę, który wykonywał najlepsze stoły płatnerskie po tej stronie Jarugi. Natychmiast się tym zajmę. Dobrze. Zamów taki stół. Natychmiast. Według... Czy życzy pan... Chciałbym porozmawiać o czymś innym. Pozwól, że... Oczywiście. Renowacja domu. Myślę... Za pozwoleniem, a może po prostu generalny remont. Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rompali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. 5000, panie. Na razie to ja sobie podaruję. Oczywiście. Wiesz, chętnie odpowiem. No i to dziękuję. Wszystko. Muszę brać. Ja się bardzo cieszę, że mam swoją habirkę z naprawdę fajną motyw. Przebrzmieć nieco do jej dawnej świetności, no kurczę. To kosztować będzie jakieś 6000, a mam aktualnie 1300. Więc niewiele, ale to się zmieni z czasem i mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej. Może teraz ruszę do Triz. Fajnie by było, albo zobaczę jakiś taki mniejszy levelowy quest, który jeszcze jestem w stanie wykonać. Więc zobaczymy się w następnej lokacji. Okej, no to jesteśmy już na cmentarzu i powinniśmy zaraz spotkać się z Triz, albo przynajmniej dowiedzieć się czegoś więcej o tym, o czym, no, zadnie się wspominała. Zagadam się dać. Świetnie! Ktoś jeszcze? Ty masz jakąś ciekawą historię? Muera na cmentarzu Muera. Kolekcjoner wiedźmińskim mieczem. Miał jeden, ale bardzo się... Ale bardzo się stara. Ej. Można go wykopać? Księżniczka z zamorskich krain.
David Triage. Umarł jak żył. Po cichu. O kurwa. Też dobre. Mam wrażenie, że... nie wiem, z powodu są tam bestie. A więc rzućmy w nie granatem. Życie gdzieś tutaj będzie jego grób. Pierre chyba i Aleksandra być może ledwo się znali, ale bardzo kochali. O kurwa. Jakie pur... Skrzynia! Skarb! Skarb! Pre... O, treasure! Fraser! Co to jest? Rozmoknięty list. Zagubiony kluczyk. V. List jest zamknięty, rozpada się w palcach, ledwo możesz go trzymać. Bruce! Nie rób żadnych głupstw. Wiem, że pochowałeś Selinę na cmentarzu w Bonclair razem z całym łupem z naszego ostatniego skoku. Pamiętaj, że nam też coś się należało. Nie bądź głupi. Wszyscy wiemy, że byłeś jej kochankiem, ale pamiętaj, że ona była też przede wszystkim hersztem naszej bandy. Za obrobienie jubilera Mattenberga nie dostaliśmy swojej doli, więc zakopywanie Seliny z całym szabrem jest czystym skurwysyństwem. Te skarby się nam należą, spotkajmy się i rozliczymy jak należy. Potem możemy się topić, wieżowy lub wieszać za suche gałęzi. Na co tylko masz ochotę. Okej. Okay. Ale, dobra, ja chcę zobaczyć te poszukiwania. To nie jest zadanie pomocne, to jest poszukiwanie. Znajdźcie ukryte skarb pod cmentarzem. Tak? O matko, tutaj musiałbym wejść. No dobra. Wchodzimy do środka. Aha, pod cmentarzem. Co, zaraz tędy mam wejść? Zamknięte. 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 Wieniec księżnej bani. Proszę, nie, szkoda śliny. Okej, tu też wchodzimy. Dobra. I... znajdź skarb ukryty w kryptach. Pod. Czyli muszę wejść pod. Jak tu? O! Tędy! Zajebi. Dobra. Idziemy zwiedzać? To by kilo. Spoko. Dobra. Co to jest? Teraz popatrzę jak płyniecie, bo co wiem, fajny widok. Kuby, I'm looking so awesome. Te hałasy, to może być robota hien cmentarna. Ale i tak trzeba tu czekać do wieczora, żeby to sprawdzić. Osobiście mnie to tak mało obchodzi. Bo w ogóle to...
miało tyle rzeczy ze złota i nic nie posprzedawane. Są taką trochę parówą. Uuu, jakieś kruszce, to jest rzadkość już dla mnie. W sumie nigdy nie sprawdzałem tego. Okej. Okay. Aha, to my chcemy zostać tutaj w środku. Znowu te przerażające obiekty. A to jest całkiem ładnie. Ale to chyba nie o to miejsce chodziło. Więc ruszamy dalej. Są jeszcze inne miejsca pochówku. Dobra. To? Nie. To? Nie. No coś czerwonego się kręci i to pewnie jest to. A ja cały czas szukam dookoła i bez... Uuu, gwardzisty. Zajebisty. Rozkazał odrobinę. Ten głupi kutas Bruce znowu chciał nas oszukać, ale nie tym razem. Weźcie kilo w łopatę i złóżcie wizytę naszej zmarłej pryncypałce. Podobno od śmierci Seliny ten pentak pląta się gdzieś po cmentarzu za murami i zawodzi do księżyca. Jak znam życie, to ma przy sobie kluczyk do szkatułki, którą przy... Aha. Ta szkatułka jest tutaj. O, tam jest jakieś rzeczy. Dużo pieniędzy, srebrny. Złoto. Bamba. O, to był ten. Okej, okay, to możecie sobie akurat zatrzymać i przeczytać. Oj. Aha. Pauza, okej. Okay. I pauza. Okej, okay, a ja tymczasem wychodzę. Ja tutaj akurat te pieniądze mało trzeba się męczyć, chociaż bardzo mnie cieszy, że jednak można w końcu jakoś te pieniążki wykorzystywać. Kurde, ja mam nadzieję, że zaraz to się skończy, to jasność pomroczna. Bo mnie zaraz szlak trafi. Nie chcę siedziby wichta, ja chcę... zadania, ja chcę to, co przykazała mi Trith. Zadania podpoczne, przemiana. Okej. Okay. Opa, Gangnam Style. Aha, to. O Jezu, jakie lagi. Mnie to aż czasami bardzo boli, że nie mam takiego dobrego kompa. Ale no, cieszę się, że w ogóle mam na tyle dobrego kompa, że mogę sobie pograć. To mnie cieszy. Co jest tutaj? Popełnił śmiertelny błąd w tłumaczeniu. O kurwa. Ale to już jest suche. O, kolejny. Thomas Mowry, profesor. O, to jest ten. Ella Chwe... Aha. Dobra. Na płycie jest napis w starszej mowie. Wybawienie nie leży w Dolnevde, tylko w naszych sercach. Chwała niech będzie Elire. Zaraza. To by było na tyle, jeśli chodzi o dziennik profesora. Wygląda na to, że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. Profesor raczej nie pomoże mi w poszukiwaniach. Ale stopy już tak. Ślady stóp. Wąskie i płytkie, czyli to był ktoś lekki. Pewnie kobieta. Nie, Tris. To jest pewnie motyw, żeby się spotkać. Na cmentarz? Nie. To już są chyba kopyta. Zaraza. Ślad się urywa. Ciekawe, czy ten, kto okradł grób, dowiedział się więcej niż ja. Więcej się tu nie dowiem. Musi mi wystarczyć mapa, którą dołączyła Tris. No i napis z nagrobka. Wspominał Eliren i o Dolnevde, Dolinie Dziewięciu. Dobra, zobaczmy na mapie. Gdzie to je?
Na mapie, którą przesłał Yennefer, sprawdź... Yennefer? A nie Triss? Przy czym... Nie. Przybliż tab, zajęć się pozycję. Wszystko, ogólne zadania. Eksploracja, sprzedawca, żeby się nie zadanie, wszystko. Przemiana. To ja chyba muszę skorzystać z Beskitu z mapki w inwentarzu. Mapę krainy to samo sprzed wieku. List of trees. Okej. Co to jest? Jak was to się kurwo bianko? Co, nie widzę tej mapy. Mapa wskazuje na miejsce, w którym teraz płynie rzeka Saint-Retour. To tam musiała być ta Dolina 9. Musimy sprawdzić. Dobra. Czyli... gdzieś tutaj. No dobra. To do zobaczenia. Tam. Ale już w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Jeżeli wam się podobał odcinek, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no to dajcie łapkę w dół. Jeżeli bardzo tego chcecie, napiszcie komentarz, dlaczego, co zrobiłem źle, co powinienem poprawić, więc liczę na was i trzymajcie się. Cześć.